Otwórzmy, bracia, siostry, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. Przeczytajmy pierwszych 12 wierszy z 10 rozdziału. Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie byli nieświadomi, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. I wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. I wszyscy pili ten sam duchowy napój, albowiem pili z duchowej skały, która im towarzyszyła. A tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Ciała ich bowiem zostały rozrzucone po pustyni. A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane, siadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, niemoralności, jak niektórzy z nich oddawali się niemoralności. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą niszczyciela. Te wszystkie rzeczy natomiast zdarzyły się im dla przykładu, a napisane są dla naszego pouczenia, dla nas, których dosięgnął koniec wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niechaj patrzy, aby nie upadł. W ostatnich wierszach poprzedzającego, 9 rozdziału, czytaliśmy, jak apostoł Paweł mówił o niezbędnej samodyscyplinie, która jest konieczna, aby zwycięsko dobiec do mety w życiowym wyścigu. Brak samodyscypliny i walki z naszymi ludzkimi słabościami może zakończyć się dyskwalifikacją, odrzuceniem, porażką. Takiego słowa apostoł Paweł używa na końcu tego 9 rozdziału, mówiąc o sobie samym. I nie mówimy tutaj o olimpiadzie, która w starożytności odbywała się co 4 lata i można było poprawić wyniki w kolejnej próbie. Mówimy o życiowej porażce, której skutki są wieczne. Zarozumiali zwolennicy błędnego pojmowania Bożej łaski mogli z politowaniem uśmiechać się na takie ostrzeżenia, sądząc, że Paweł przesadza, używa straszaka, aby zachęcić maruderów do większej gorliwości. Przecież nic nie grozi tym, którzy wierzą w Jezusa i polegają na Jego doskonałym dziele zbawienia. Jakby to nasze życie nie wyglądało, ostateczne zwycięstwo jest zagwarantowane i pewne. Chwała Bogu, alleluja i do przodu. Apostoł Paweł, będąc zwiastunem usprawiedliwienia z wiary i zbawienia opartego na Bożej łasce, a nie na ludzkich uczynkach, wcale nie podziela bezpodstawnego entuzjazmu beztroskich hiperkalwinistów, jak to dzisiaj ich nazywamy. Nie. Apostoł Paweł przytacza biblijne relacje
opisujące grzechy i nieposłuszeństwo Bożych wybrańców z epoki Mojżesza, którzy spotkali się z Bożym gniewem, sądem i ostatecznie tragiczną śmiercią. Jeśli ktoś nadal chciałby lekceważyć te dramatyczne historie, zbywając je bezmyślnym stwierdzeniem, że to było stare przymierze oparte na prawie, a nas dotyczy nowe przymierze oparte na łasce, apostoł Paweł w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, dwukrotnie podkreśla fakt, że tamte wydarzenia stały się dla nas przykładem. To wiersz mówi szósty. I te wszystkie rzeczy zdarzyły się im dla przykładu albo jako wzór, a napisane są dla naszego napomnienia. Dosłownie tutaj używa takiego wyrażenia, które mówi wkładać do głowy, żeby nam to wbić do głowy, żeby nas nauczyć rozumu, żeby nas pouczyć. Po to to zostało zapisane. Paweł ostrzega przed niebezpieczeństwem wynikającym ze zbytniej pewności siebie. Kto uważa, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Przytacza fragment historii, dowodząc, co może się stać z ludźmi, którzy obdarowani wielkimi przywilejami nie doceniają ogromu Bożej dobroci i zamiast właściwie rozporządzać danymi im błogosławieństwami, oddają się niecnym pragnieniom i rozlicznym grzechom. Zauważcie w pierwszych czterech wierszach powtarzające się słowo wszyscy. Wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy zostali zanurzeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój. Nie niektórzy z nich, nie ci, którzy naprawdę wierzyli i byli duchowi, ale wszyscy. Natomiast wiersz piąty mówi nam, że nie wszyscy, którzy mieli udział w tych cudownych przeżyciach i doświadczeniach, znaleźli Bożą aprobatę. Co gorsza, czytamy, że Bóg nie znalazł upodobania w większości z nich. Zostali surowo osądzeni i ich ciała zostały rozrzucone po pustyni. Szacunkowo od 2 do 3 milionów Izraelitów opuściło Egipt, aby udać się do ziemi obiecanej, do Kanaanu, opływającego w mleko i w miód. Ilu dokładnie z tych 2-3 milionów Izraelitów osiągnęło wyznaczony cel i wzięło w posiadanie ziemię obiecaną? Tylko 2 osoby. Jozue i Kaleb. Tylko tych 2 upodobał sobie z tego pokolenia Bóg ze względu na ich niezachwianą wiarę i całkowite posłuszeństwo. Wszyscy Izraelici doświadczyli cudów, Bożej ochrony i prowadzenia, jednak tak wielu marnie zginęło. Wielu uważało, że ich powołanie z Egiptu jako Bożego ludu automatycznie zapewniało im wejście do ziemi obiecanej. Zakładali, że są bezwarunkowo bezpieczni. Zaniedbali swoje życie w samodyscyplinie, samozaparciu i posłuszeństwie Bogu. I z tego właśnie powodu większość z nich została zdyskwalifikowana z wejścia do ziemi obiecanej. Niewola egipska jest symbolem duchowej
niewoli człowieka pod panowaniem grzechu i szatana. Czy możliwe jest Boże wyzwolenie w Jezusie Chrystusie z duchowego Egiptu i nieosiągnięcie nowotestamentowej ziemi obiecanej? Pełnego, owocnego życia w Jezusie Chrystusie i Królestwa Bożego? Bóg umiłował swój wybrany lud i wyprowadził go z egipskiej niewoli w pośród licznych, cudownych plag, które spadły na Egipt. Izraelici byli prowadzeni przez słup obłoku za dnia, który zamieniał się w słup ognia w nocy. Był to wyraźny, widzialny znak obecności Boga. Więcej, czytamy, że sam Bóg był obecny w tym obłoku. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, w 21 i 22 wierszu czytamy, że Jahwe szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie oddalał od ludu ani słupa obłoku za dnia, czyli Bóg, tak, Jahwe, nie oddalał się, ani też od słupa ognia nocą. Wszyscy wyprowadzeni z Egiptu Izraelici, jak pisze tutaj Paweł, byli pod obłokiem, byli w zasięgu tego zbawiennego obłoku. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, od 15 wiersza czytamy, że w dniu, w którym wystawiono przybytek, obłok okrył przybytek, czyli namiot świadectwa. A wieczorem był nad przybytkiem i przypominał z wyglądu ogień, aż do rana. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby ogień. A gdy obłok unosił się znad namiotu, wtedy synowie Izraela wyruszali. A gdziekolwiek obłok się zatrzymał, tam synowie Izraela rozbijali obóz. Na rozkaz Jahwe synowie Izraela wyruszali i na rozkaz Jahwe rozbijali obóz. Przez wszystkie dni, w których obłok pozostawał nad przybytkiem, stali obozem. A kiedy obłok pozostawał nad przybytkiem przez wiele dni, wtedy synowie Izraela przestrzegali rozkazu Jahwe i nie ruszali. Lecz gdy obłok pozostawał nad przybytkiem przez kilka dni, na rozkaz Jahwe stawali obozem i na rozkaz Jahwe wyruszali. A gdy obłok pozostawał od wieczora do rana i unosił się rano, wówczas wyruszali. Czy obłok unosił się za dnia, czy w nocy, oni wyruszali. A jeśli obłok trwał i pozostawał nad przybytkiem przez dwa dni, albo przez miesiąc, bądź też przez rok, synowie Izraela stali obozem i nie wyruszali. Lecz gdy się unosił, wyruszali. Na rozkaz Jahwe stawali obozem i na rozkaz Jahwe wyruszali. Przestrzegali nakazu Jahwe, tak jak Jahwe rozkazał przez Mojżesza. Chcielibyście, żeby Bóg nas tak codziennie prowadził, w dzień i w noc? Zastanówmy się, czy jesteśmy w gorszym położeniu niż oni? Czy mamy dzisiaj jakiegoś duchowego przewodnika? Dla wielu rzymskich katolików jest to papież i kościelna tradycja. Dla świadków Jehowy
jest to ich wierny niewolnik, czyli Towarzystwo Strażnica z Brooklynu. Różne religijne grupy ustanawiają swoich duchowych przewodników, żeby wiedzieć, kiedy wstawać, kiedy ruszać, kiedy rozkładać obóz. A co z nami? W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 14 wierszu czytamy: ci, których Duch Boga prowadzi, są Bożymi dziećmi. W psalmie 119 i 105 wierszu czytamy: Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Tak jak Izraelici byli nieomylnie kierowani przez Boży słup obłoku, tak my możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, objawiającego nam Jego nieomylne słowo. Poruszając się bez słupa obłoku oznaczało wędrówkę we własnym imieniu, we własnej mądrości i sile, czego końcem jest zamieszanie i klęska. I to dokładnie czeka nas, kiedy wybieramy swoją własną drogę i działamy bez Bożego prowadzenia opartego na Jego Słowie. Tylko wtedy, gdy wierzymy i działamy w posłuszeństwie Słowu naszego Pana, przechodzimy ze śmierci do życia. Z miejsca niewoli w wolność ziemi Bożych obietnic. Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone jest typem chrztu w Nowym Testamencie. Mojżesz zaś pełnił funkcję pośrednika między Bogiem a Jego ludem, będąc obrazem Pana Jezusa Chrystusa, naszego jedynego pośrednika w naszej relacji z Bogiem. Paweł, mówiąc, że Izraelici zostali zanurzeni albo ochrzczeni w Mojżesza, wyraża myśl poddania się kierownictwu Mojżesza. Żydzi zjednoczyli się ze swym przywódcą, poddając się pod jego kierownictwo. On reprezentował ich wszystkich i w ich imieniu zawarł następnie wielkopomne przymierze na Synaju. Jest to wyraźny obraz naszego pośrednika, Chrystusa, w którym przez wiarę zostaliśmy zanurzeni w wodzie chrztu i który nas dzisiaj prowadzi przez swego Ducha i swoje święte Słowo. Pamiętajmy jednak, że Paweł używa tych barwnych ilustracji, by wykazać, iż nasze utożsamienie się z Panem Jezusem nie chroni nas automatycznie przed możliwym upadkiem, lecz większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Ich ciała bowiem zostały rozrzucone na pustyni. Wiersz 3 i 4 mówi nam o duchowym pokarmie i napoju, w które Bóg zaopatrywał swój lud w czasie ich wędrówki po pustyni. Skąd wziąć wystarczającą ilość jedzenia i picia dla 3 milionów ludzi na pustyni? W 2 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale czytamy, że wyruszyli z Elim, z miejsca palm, gdzie była oaza i gdzie odpoczywali. Wyruszyli całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Syn, która leży między Elim a Synajem. 15 dnia 2 miesiąca po ich wyjściu z ziemi Egiptu. I całe zgromadzenie szemrało przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi na pustyni. Synowie Izraela mówili do nich: obyśmy byli
pomarli z ręki Jahwe w ziemi Egiptu. Gdy siadaliśmy nad garnkami mięsa, gdy najadaliśmy się chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by całą tę rzeszę zamorzyć głodem. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według dziennej potrzeby, aby mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie. A szóstego dnia przyrządzą to, co przyniosą, a będzie tego dwa razy tyle, co zbierają codziennie. Mojżesz i Aaron mówili do wszystkich synów Izraela: wieczorem poznacie, że Jahwe wyprowadził was z ziemi Egiptu, a rano ujrzycie chwałę Jahwe. Usłyszał bowiem wasze szemranie przeciwko Jahwe. A my, czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? Mojżesz mówił dalej: Jahwe da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do syta. Jahwe bowiem usłyszał wasze szemrania, które podnosicie przeciwko niemu. A my czym jesteśmy? Wasze szemrania nie są przeciwko nam, ale przeciwko Jahwe. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Za każdym razem, gdy zaczynamy narzekać, biadolić, szemrać, nieważne z kim rozmawiamy, ostatecznie obrażamy naszego Boga, który nam daje tyle, ile uważa za stosowne i prowadzi nas drogą, która uważa, że dla nas jest słuszna. Pamiętajmy o tym. Paweł nazywał ich pokarm duchowym pokarmem, ponieważ Bóg go dał i był to obraz naszego duchowego pokarmu, którym jesteśmy żywieni w Chrystusie. Duchowy napój odnosił się do wody, która wytryskała ze skały. Ponownie wyraz zaopatrzenia bezpośrednio od Boga. Czytamy o wodzie wytryskującej ze skały zarówno na początku, jak i na końcu ich podróży. W drugiej księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale czytamy, że całe zgromadzenie wyruszyło z pustyni Syn, o której przed chwilką czytaliśmy, i robili postoje według rozkazu Jahwe i rozbili obóz w Refidim, gdzie nie było wody. Nie było wody, aby lud mógł się napić. Dlatego lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody, abyśmy mogli się napić. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Jahwe na próbę? Lud zaś pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Aby uśmiercić nas, nasze dzieci i nasze bydło pragnieniem. Wtedy Mojżesz zawołał do Jahwe: cóż mam uczynić z tym ludem? Jeszcze trochę, a mnie ukamienują. I Jahwe powiedział do Mojżesza: idź przed ludem i weź ze sobą niektórych ze starszych Izraela. Weź także w rękę swoją laskę, którą uderzyłeś w rzekę, i idź. Oto stanę przed tobą tam, na skale, na Chorebie, i uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, którą lud będzie pił. Zauważcie, Jahwe mówi: ja stanę na skale, uderzysz w tą skałę i z niej wytryśnie woda, i lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela.
i nadał temu miejscu nazwę Masa i Meriba, co znaczy kłótnia i spór, z powodu kłótni synów Izraela i dlatego, że wystawiali na próbę Jahwe, mówiąc, czy Jahwe jest wśród nas, czy nie. Widzieli słup ognia i dymu, obłok, ale czy to pomagało im wierzyć, że Bóg jest między nimi? Czy to ustrzegło ich przed niewiarą, narzekaniem i upadkiem? W czwartej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, czytamy, że całe zgromadzenie synów Izraela przyszło znowu na pustynię Syn w pierwszym miesiącu. I lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. A gdy zabrakło wody dla ludu, zebrali się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy byli umarli, gdy nasi bracia umarli przed Jahwe. Dlaczego przyprowadziliście to zgromadzenie Jahwe na tę pustynię, abyśmy tu pomarli wraz z naszym bydłem? Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, aby nas wprowadzić na to złe miejsce? Na miejsce, w którym nie ma ani zboża, ani fig, ani winogron, ani jabłek granatu, nie ma nawet wody do picia. Wtedy Mojżesz i Aaron przeszli sprzed ludu, przed wejście do namiotu zgromadzenia i upadli na twarze, a chwała Jahwe ukazała się im. Jahwe powiedział do Mojżesza, weź laskę, zgromadź cały lud, ty i twój brat Aaron i przemówcie na ich oczach do tej skały. Zauważcie, wcześniej Bóg powiedział, uderzysz tą skałę, ale teraz powiedział, weźmiesz laskę, ale nie uderzysz tej skały, ale przemówisz do tej skały. A ona wyda z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i dasz pić całemu zgromadzeniu oraz ich zwierzętom. Wziął więc Mojżesz laskę sprzed oblicza Jahwe, jak mu rozkazał. I Mojżesz z Aaronem zgromadzili cały lud przed skałą. I Mojżesz mówił do nich, słuchajcie teraz, buntownicy, czy z tej skały mamy wydobyć dla was wodę? Następnie Mojżesz podniósł swoją rękę i uderzył swoją laską dwa razy w skałę. Wtedy uderzył raz i woda trysnęła, teraz uderzył raz i nie było żadnego efektu. I uderzył drugi raz. I wtedy wypłynęła obficie woda i napiło się zgromadzenie oraz jego bydło. Ale Jahwe powiedział do Mojżesza i Aarona, ponieważ nie uwierzyliście mi, w jakim sensie? W takim, żeby przemówić do skały, nie uderzać w nią. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzyliście mi, by mnie uświęcić na oczach synów Izraela, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą ja im daję. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego twierdzi, że ta skała, która towarzyszyła i podtrzymywała wędrujących Izraelitów przy życiu, zaspokajając ich potrzeby podczas podróży, to nie kto inny, jak sam Chrystus. Stary Testament często określa Boga jako skałę. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale i 24 wierszu czytamy, że Bóg jest skałą Izraela. W 5 Mojżeszowej w 32 rozdziale i 3 wierszu czytamy, będę bowiem głosił imię Jahwe. Uznajcie wielkość naszego Boga. On jest skałą.
a Jego dzieło jest doskonałe, a wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym, bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym. A w drugiej księdze Samuela, w 22 rozdziale i 32 wierszu znajdujemy to ważne pytanie. Bo któż jest Bogiem oprócz Jahwe? Któż skałą oprócz naszego Boga? Apostoł Paweł mówi, że Chrystus jest skałą. On jest tą skałą, która im towarzyszyła. Tak samo jak Jahwe zawsze był skałą swojego ludu. Jeśli wierzymy, że Jahwe, Bóg Izraela i Jezus są jedno, nie musimy udawać się do zagmatwanych interpretacji świadków Jehowy i im podobnych, którzy w tego typu przypadkach, tak jak wczoraj przed moimi drzwiami, próbują umniejszyć Syna Bożego i sprowadzić Go do miejsca stworzenia, sprowadzić Go do miejsca kogoś, kto nie może równać się Bogu Jehowie, którego oni głoszą. Ale jeśli czytamy Pismo Święte i widzimy objawienie Jezusa Chrystusa nie tylko w Nowym Testamencie, ale w całym Słowie Bożym, w którym jest mowa o Bogu Jahwe, który jest jednym prawdziwym Bogiem, to trudno byśmy nie widzieli Jezusa Chrystusa, przez którego ten Jahwe Bóg nam się objawił. Wierzymy, że Jezus i Bóg Izraela, Jahwe, to jeden i ten sam Bóg, Bóg prawdziwy. Po nakarmieniu wielotysięcznych tłumów 5 chlebami i 2 rybami, Pan Jezus przeprawił się na drugi brzeg Morza Galilejskiego, idąc po wodzie. Następnego dnia dotarli tam zdumieni ludzie, szukając Go i pytając: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? I wtedy Pan Jezus im mówi te słowa, które tutaj brat wcześniej czytał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Powiedzieli Mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli w Tobie? Cóż uczynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. W Jezusie Chrystusie jest wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wszelkie błogosławieństwo niebios staje się udziałem tych, którzy wierzą, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Mesjaszem, Synem Boga Żywego, objawieniem jedynego, prawdziwego Boga w ludzkim ciele. Wiara w Jezusa, uznanie Go za jedynego Pana i Władcę, oddanie naszego życia Jemu w posłuszeństwo, naśladowanie Go, miłowanie Go i pełnienie Jego woli jest źródłem duchowego zaspokojenia
i wszelkiego zaopatrzenia, jedynym źródłem. Ci wszyscy, którzy chcą się zbliżać do Boga bez Jezusa, Boga w ludzkim ciele, będą wielce rozczarowani. I to nie jest kwestia jakiegoś jednorazowego przeżycia, ani nawet zaliczenie jakiegoś dłuższego etapu wędrówki. Jezus musi być alfą i omegą naszej życiowej pielgrzymki, początkiem i końcem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jeśli się cofniemy, Jego dusza nie znajdzie w nas upodobania, jak mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział i 38 wiersz. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, w drugim rozdziale, 11 wierszu mówi: prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. Ale jeśli się Go zaprzemy, czy to słowem, czy życiem, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Niechaj Bóg i dzisiaj na nowo uwrażliwi nasze serca. Niechaj nie pozwoli żadnemu z nas stać się ludźmi letniej wiary. Ludźmi, którzy uważają, że dlatego, że wyruszyli, to mają pewność, że dojdą do końca. Ale byśmy drżeli i z drżeniem i z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie. Obyśmy, tak jak Adam dzisiaj na początku czytał, dokładali wszelkich starań, aby naszą wiarę uzupełnić tymi niezbędnymi cnotami chrześcijańskiego życia. Abyśmy, tak jak apostoł Paweł w 9 rozdziale mówi nam, umartwiali, uśmiercali nasze ciała, to wszystko, co w nas przyziemnego, te wszystkie rzeczy, które nas ciągną do świata, ciągną nas do grzechu, abyśmy toczyli bój z tymi wszystkimi pragnieniami i pożądliwościami, które chcą nas sprowadzić z wąskiej drogi zapierania się samych siebie, samodyscypliny, pracy, wytrwałości, cierpienia, zmagania, ale drogi, na której jest z nami nasz Bóg. Drogi, która jest jedyną drogą, która wiedzie do życia. Wąska droga. Niewielu jest tych, którzy nią podążają. Większość wybiera tą szeroką drogę. Drogę różnych pomysłów, różnych religijnych koncepcji. Łatwiejszą drogę, której końcem jest śmierć. Mam nadzieję, że słuchając tego, nasze serca nie są odwiedzione od położenia całej naszej ufności w Panu Jezusie Chrystusie. Ale to wcale nie oznacza, iż mamy być bezczynni. Tak jak Adam dzisiaj czytał na początku z listu Piotra, jeśli naprawdę uzupełniamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszą wytrwałością i dobrocią, i hojnością wobec innych, braterską miłością, jeśli uzupełniamy nasze życie tymi chrześcijańskimi cnotami, które są wyrazem naszego trwania w Chrystusie i wiary w Chrystusa, nie będziemy bezczynni, nie będziemy bezużyteczni, nie będziemy bezowocni, gdyż Jezus powiedział: kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owocu. Dlatego musimy badać samych siebie i nie możemy być zarozumiali i nie możemy być zbyt pewni siebie, ale musimy patrzeć na te biblijne ostrzeżenia, historie, które wyraźnie napominają nas do wytrwałej pracy nad sobą, do wytrwałego biegu, do dyscypliny, do wyrzekania się tego wszystkiego, co nas osłabia, co nas zniechęca, zaciemnia nasz umysł,
gasi naszą gorliwość wystrzegać się tego wszystkiego, a wzrastać w pobożności. Bracie i siostro, w świetle tego słowa, przeglądając się w nim jak w zwierciadle, jak wygląda Twoje i moje życie. Dzisiaj wielu chrześcijan zadowala się tym, że nasłuchają się różnych rzeczy w internecie i uważają, że to jest wzrastanie w pobożności. Oj, słuchają dziesiątki kazań, kaznodziejów, cudów, dziwactw wszelkiej maści chrześcijańskiego cyrku, którego jest pełno w internecie. I uważają, że ale się zbliżyłem do Boga, bo się nasłuchałem. Choćbyś słuchał najlepszych kaznodziejów na świecie i najzdrowszej nauki, jeśli to się nie przekłada na twoje życie, jeśli to się nie przekłada na prawdziwą, praktyczną pobożność, to jest to nic nie warte. Jest to strata twojego czasu i jest to religijna farsa. Nie chodzi o to, żebyś teraz ty i ja spędzalibyśmy godziny słuchając nie wiadomo czego. Bogu chodzi o to, żebyśmy Go kochali całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. I abyśmy drżeli na Jego słowo i wykonywali je. Owszem, jeśli posłuchasz czegoś dobrego, może ci to wyjść na dobre. Ale tylko wtedy, jeśli to wprowadzisz w życie. Jeśli więcej posłuchasz, ale nie wprowadzisz tego do życia, to ci na dobre nie wyjdzie. Problem w tym, że my dużo słuchamy, a mało robimy. Żebyśmy tylko robili to, co już żeśmy usłyszeli. Żeby już tylko to, co już dobrze wiemy, żeby teraz tym żyć. Co z tego, że usłyszysz jeszcze 100 różnych innych rzeczy, jak ty nie masz czasu zrobić tego, co na samym początku usłyszałeś, co już dawno słyszałeś i dawno wiesz i dalej tego nie robisz. Ale wmawiasz sobie, tak jak sobie Żydzi wmawiali, że są dziećmi Abrahama. Wmawiasz sobie, że podjąłeś jakąś decyzję, zrobiłeś jakiś gest, dałeś się ochrzcić. Cokolwiek sobie wmawiasz, jeśli nie żyjesz Chrystusem, jeśli nie karmisz się jak chlebem każdego dnia w wierze i posłuszeństwie, wmawiasz sobie i twoje ciało może zalec na duchowej pustyni. Oby to nikogo z nas nie spotkało. Obyśmy nie byli jak ci, którzy się cofają i giną. Ale raczej, abyśmy byli jak ci, którzy zachowują wiarę i w wierze pielgrzymują zwycięsko do samego końca. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, prosimy, by Twe święte słowo wykonywało w nas dogłębną pracę, aby Twój święty Duch, którego nam dałeś, by nas prowadził, mówił do naszych serc i, jeśli trzeba, napomniał nas, wezwał nas do porzucenia rzeczy, które powstrzymują nas w tym biegu, o które się potykamy w tym biegu, które nas zniechęcają, zniewalają, zaślepiają nas, przesłaniają nam obraz Twojej prawdy, przesłaniają nam cel, do którego zdążamy. Obyśmy nie byli jak ci, którzy myśleli, że mogą bawić się, szukać rozkoszy, szukać przyjemności, którzy myśleli, że skoro wyszli, to na pewno wejdą. Kochany Panie, modlimy się, byś wlał w nasze serca tą zdrową bojaźń. Bojaźń, która ustrzeże nas przed nieposłuszeństwem, przed lekkomyślnością. Bojaźń, która jest początkiem prawdziwej mądrości, poznania Ciebie w Jezusie Chrystusie, zaufania Tobie, położenia całej naszej ufności w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I tak jak przyjęliśmy Go naszym Panem, tak trwać aż do końca naszych dni, nie żyjąc samowolnie, nie postępując według naszego własnego widzimisię, ale naprawdę zachowując Twe słowo w naszych sercach i pełniąc Twoją wolę z radością, z ochotą, z oddaniem. Dopomóż nam, prosimy, Boże nasz, ku naszemu zbawieniu, ku naszej owocności, ku owocności naszego świadectwa w tym świecie. Amen.